Tak mieszka Aleksandra Kwasniewska i Badach widać prawdziwy luksus. Aleksandra Kwasniewska to jedna z tych gwiazd, który chętnie pokazuje swoje życie prywatne. 41-latka prócz prezentowania internautom kulis swojej pracy, często udostępnia również fotografię wykonaną w ogromnym domu. Cztery katy, które stworzyła z Kuba Badachem, robią piorunujące wrażenie. Aleksandra Kwasniewska i Kuba Badach w 2013 roku wybudowali dom w Wilanowie. 180-metrowa willa znajduje się na Dziale, której wielkość wynosi ponad 1260 metrów kwadratowych. Kuba Badach stworzył w domu nawet studio nagraniowe. Jak można zauważyć na zdjęciach, które publikuje Ola w swoich social mediach, w pomieszczeniach przeważają jasne kolory. We wnętrzach znajdziemy zarówno meble nowoczesne, jak i te vintage. Ola to prawdziwa estetka. W przestronnej sypialni gwiazda umieściła nie tylko duże lusko, ale i powiesiła na ścianie niewielkie obrazki. Na zdjęciach, które pojawiły się w social mediach Kwasniewskiej widać, zalezienka została urządzona w biało-szarych kolorach. W pomieszczeniu nie zabrakło zielonych roślin oraz świec, które zdobia brzeg dużej wanny. W takiej łazience można poczuć się jak we własnym spa. Oczywiście nie zabrakło też przestrzeni dla ukochanej Oli. Kubie Badachowi takich gadżetów może pozazdrościć nie jeden mężczyzna. Wokalista w jednym z pokoi ma specjalne stanowisko, gdzie trzyma konsolę do gier. Z kolei na patio willi znajduje się stół do pilkarzyków. W noc sylwestrowa Aleksandra Kwasniewska postanowiła wrzucić na swój instagramowy profil zdjęcie z rodzicami. Na fotografii zabrakło jej męża Kuby Badacha. Jedna z internautek zauważyła, że go nie ma i postanowiła dość złośliwie zareagować. Ola szybko odpowiedziała na zaczepkę. No to co, dziubęki? Byleby lepszy niż trzy poprzednie. Tak, spędzam Sylwestra z rodzicami. Nie, nie rozwodzę się, swoja droga. Kuba z Piotr 22:00, ale jakby co, wiecie, to nie ode mnie, napisała żartobliwie Ola. Okazuje się, że to nie uspokoiło zaniepokojonych fanów dziennikarki. W sieci pojawił się kolejny komentarz w sprawie nieobecności jej męża. Pomimo ogromnej sympatii do pani, pana Kuby i pani rodziców oraz najlepszych życzeń na nowy rok, zapytuje. Co innego mógł robić biedny malzonek, pozostawiony na ten czas jak każdego roku? Sam? Chociaż w sumie ma to nie rodzina, a pani przecież nie mogła sobie odmówić świąt w Szwajcarii z rodzicami. Według mnie dziwne jest z was malzeństwo, a pepowiny to pani już chyba nigdy nie odetnie. Napisała złośliwa obserwatorka. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Ola wyjaśnia, że Kuba dużo pracuje i dlatego nie ma go przy niej. Jak co roku? Pozostawiony? Biedny malzonek? No fascynujące do prawdy. Na nowy rok życzę co nieco wiary w wolne wolę. Pragmatyzm i komunikację. A Kuba nie spędził z nami świat przypadkiem. I nie poleciał na koncerty chwilę przed Sylwestrem. Co pani wie na ten temat? Bo ja wszystko. Ale pani jakaś taka bardziej wyrywna do dzielenia się z innymi, napisała Kwasniewska.